Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku newsowym na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na 4 bardzo różnorodne newsy i mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Zapraszam was do zasubskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka oraz łapki w górę, jeśli ten film wam się spodoba. A teraz już lecimy do omawiania dzisiejszych newsów. Słuchajcie, na TikToku pojawił się w ostatnim czasie nowy trend, a właściwie 2... bądź nawet już w tym momencie 3 nowe filtry związane z końskimi influencerami. Jest to nowość, bo wcześniej takich filtrów w Polsce nie było i podbijają one całkiem polskiego jeździeckiego TikToka. Jest to filtr z ocenianiem koni influencerów, ocenianiem koni influencerów część druga oraz ocenianie jeździeckich influencerów. Oprócz osób, które influencerów oglądają, to nagrywają do tego również sami influencerzy. Biorąc pod uwagę średnią odpowiedzi, to znajduje się w tym filtrze całkiem sporo osób, które nie są jakoś szczególnie znane w środowisku jeździeckim, bo spora część użytkowników tego filtra ich nie kojarzy. Mimo wszystko jest to ciekawa zabawa, również ciekawy sposób na sprawdzenie zainteresowania konkretnymi influencerami wśród obserwatorów. To po części fajna gratka dla firm, które chcą nawiązać współpracę z danym influencerem i chcą sprawdzić, jak wygląda jego poparcie wśród publiczności. A dla obserwatorów i użytkowników TikToka oczywiście świetna zabawa. Dajcie znać, czy korzystacie z TikToka i czy widzieliście już lub może sami nagraliście ten trend. Trendem natomiast negatywnym i nie cieszę się z tego powodu, że jest to trend, są patoszkółki, a raczej ilość postów na ich temat w ostatnim czasie na grupkach typu temat jeździectwo. Raz na jakiś czas pojawiają się fale takich postów na temat konkretnych stajni na grupkach, które komentują pewne zachowania jeździeckie. No i w tym momencie nadeszła nowa fala właśnie na grupce temat jeździectwo. Na ten moment pojawiło się tam kilka postów z różnymi patozachowaniami w szkółkach jeździeckich, a jednym z bardziej alarmujących zachowań była sytuacja w stajni Horse Paradise. Tak wygląda zajeżdżanie tam kucyka. Konie w tej stajni chodzą po 5 godzin dziennie. Masakra. Tak jak kwestie tego, czy konie chodzą tam 5 godzin dziennie, czy ile godzin, ciężko zweryfikować, tak te filmiki nie pozostawiają wiele złudzeń. Sytuacje na nich nagrane są całkowicie patologiczne i nawet gdyby ktoś bardzo się starał, to ciężko byłoby jakkolwiek wyjaśnić to tym, że zostały wyrwane z kontekstu. Bo można na nich zobaczyć naprawdę wiele rzeczy, których nie powinno się oglądać w ogóle kiedykolwiek, a już w ogóle podczas zajeżdżania konia. I można tam również usłyszeć wiele rzeczy, które nie powinny paść z ust koniarza. Na nagraniach widać dzieci, które biorą udział w zajeżdżaniu kucyka. Jedna dziewczynka jeździ na tym kucyku, a chyba dwójka pozostałych dzieci stoi obok i ją nagrywa. Samo zachowanie tej dziewczynki pozostawia już wiele do życzenia, bo wykonuje bardzo agresywne ruchy, jest wobec tego kuca taka bardzo dominująca i władcza, mimo że nawet nie stara się uczyć go poprawnej reakcji na pomocę, bo nie reprezentuje poprawnego użycia pomocy. Kucyk ten zatem nie ma żadnego prawa, aby w ogóle rozumieć, o co chodzi i wykonywać polecenia dawane przez tą dziewczynkę. Jeszcze gorsze chyba natomiast są komentarze dziewczynki, która nagrywa tą, która jeździ na kucyku. Podjudza ją ona, aby przyłożyła łydkę bardzo wysoko w okolicach słabizny, aby kucyk zaczął brykać. Nazywa kuca wielokrotnie mędą, wyzywa go i stwierdza, że jest on niewychowany i niegrzeczny, łagodnie mówiąc. Podejdź! Podejdź! Nie, bo on zatem się nastawia! No weź się podejdź! To dla was niefajne! Nie mogę. Podejdź do niego. Tak, już. Nie mogę. Ale idź jak brzyga, dobra? Odejdź. Lena, odejdź. No to zrób tak, żeby pryknął. Weź mu tak wyżej łydkę. Wyżej łydę trzeba. Wyżej łydę. Tak, patrz, tak, o, nie tak, nie tak. Tak. O, bardziej do tyłu, do tyłu, do tyłu. Ale nie, o tutaj, musisz tutaj. Co jest? Dasz bata? O. Suze? Mimo wszystko moim zdaniem najgorsze jest to, że na tym placu stoi również instruktor
I zarówno rzuca on podobne komentarze, jak i w podobny sposób zachowuje się wobec tego kuca. I można wywnioskować, że również nie ma pojęcia na temat zajeżdżania koni, chociażby każąc ciągnąć za wewnętrzną wodzę podczas skręcania w lewo. Wodza, wodza, lewa, wodza, lewa, wodza! O! Kurde! Jaki chytry! Kiedy jedną z podstaw wiedzy jeździeckiej jest to, że skręca się w głównej mierze opierając się na wodze zewnętrznej, a wewnętrzna jest tylko pomocą dodatkową. Instruktorka na filmach na przykład każe kołcyka kopnąć i szarpnąć, i kopnąć i szarpnąć, wielokrotnie to powtarzając. Jaka menda! Wydeczka! Wyderko, dawaj, 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 dawaj! Poluzuj, szarpnij wodzę. Ale którą wodzę? I również dziwne jest to, że ona nadzoruje to zachowanie. Nie jest to dla niej dziwne, nie jest to dla niej alarmujące i w żaden sposób nie reaguje. A wręcz wygląda na to, że uczy takiego zachowania swoje uczennice. A potem mówi się o tym, że kucyki są wredne i nie da się z nimi współpracować. Mam nadzieję, że te dzieciaki wyrosną jednak kiedyś na dobrych jeźdźców i przejrzą na oczy. A instruktorka się dokształci. Wam natomiast polecam, abyście omijali takie stajnie szerokim łukiem. Natomiast szerokim łukiem nie omija końskich atrakcji Aga Grzelak. Tak, znów omawiamy jej temat. Aga Grzelak w ostatnim czasie znów wybrała się na konną przejażdżkę, tym razem na koniach arabskich, po pustyni. Razem konie nie są w tak złym stanie fizycznym. Źle jednak prezentuje się jazda Agi Grzelak, która pędzi przed siebie w bardzo szybkim galopie, całkowicie nie wiedząc, co zrobić ze swoim ciałem i najzwyczajniej w świecie krzywdząc konia swoim dosiadem. Konie znów są w sprzęcie niedopasowanym, siodło jest zdecydowanie za długie, co jeszcze bardziej potęguje efekt uderzania tyłkiem o końskie plecy. Dodatkowo Aga wykonuje bardzo nieskoordynowane ruchy rękami, które na pewno odbijają się o wędzidło. No i można by powiedzieć, że Aga nie zna się na jeździectwie i może po prostu nie umie jeździć. I że każdy się uczył i ma prawo popełniać błędy. Problem jest jednak taki, że Aga wcale nie uczy się jazdy, tylko bierze udział w takich konnych atrakcjach bez żadnego przygotowania pod kątem jeździeckim. Nigdy nie pokazała, że wybiera się w Polsce do jakiejś szkółki, aby podszkolić swoje umiejętności, by później nie krzywdzić konia na tych rajdach czy też terenach. A gdy tylko ktoś jej zwraca uwagę, to nie odpisuje na te komentarze, całkowicie ignorując całą krytykę i za jakiś czas znowu wybierając się na podobny wypad. Post na temat Agi pojawił się na grupie Temat Jeździectwo. Kilka osób również omówiło tę całą sprawę na TikToku. Cóż, Aga Grzelak odniosła się do tej sytuacji na swoim story, co jest nowością, bo wcześniej nigdy tego nie robiła. I napisała: Jezu, ile w niektórych jadu. Koniki są ze stajni, która ratuje takie konie spod Gizy dla turystów. Robię dobry research, zanim umówię się na jazdę. No i w porządku, jednak była to odpowiedź właściwie na jeden zarzut. A co jeśli chodzi o pozostałe, czyli te na temat słabego dopasowania sprzętu i tego, że Aga bardzo źle jeździ konno i powinna się podszkolić, zanim wybierze się na kolejną, no, na tyle zaawansowaną podróż jeździecką. Bo nie oszukujmy się, dobre siedzenie na koniu w galopie wymaga już chociaż podstawowych umiejętności jeździeckich. I to wszystko byłoby całkiem normalne, jeśli jest ona laikiem, gdyby ta sytuacja miała miejsce raz. Jednak niestety jest to już kolejna sytuacja z rzędu, już chyba trzecia, którą omawiam na moich filmikach. Aga te komentarze na pewno czyta, ale po prostu je ignoruje, jakby biorąc na klatę to, że krzywdzi zwierzęta. Właściwie tylko dla własnego kaprysu, bo przecież podróżować można na własne sposoby, albo tak jak wspominają ludzie w komentarzach wcześniej, trochę poduczyć się jeździecko. Jestem ciekawa, co wy o tym sądzicie. Tymczasem przechodzimy już do ostatniego newsa, który zarzucił nam ostatnio Polski Związek Jeździecki. Na swoim Facebooku 29 marca Polski Związek Jeździecki poinformował: od 1 kwietnia 2020
2024 roku wchodzą w życie nowe zasady szkolenia kadr instruktorskich i trenerskich w jeździectwie. Zachęcamy do zapoznania się z nimi w www. Pod podanym linkiem można zapoznać się z prezentacją, która ukazuje to, w jaki sposób teraz wygląda hierarchia, jeśli chodzi o instruktorów i tym podobne zawody, a także to, czym konkretne działy i zawody się zajmują. W tym momencie hierarchia wygląda w taki sposób. Najpierw można zostać asystentem instruktora lub animatorem jeździectwa. W jego kompetencjach znajduje się przygotowanie jeźdźców do odznaki jeżdżę konno. Kwalifikacje, jakie musi posiadać do przystąpienia do kursu, to brązowa odznaka jeździecka i ukończony 16 rok życia. Egzamin na asystenta instruktora jest na poziomie SOI bez skoków. Następnie mamy instruktora jazdy konnej. Jego kompetencje to przygotowanie jeźdźców do odznak, przygotowanie zawodnika do startu w zawodach regionalnych i ogólnopolskich, przeprowadzanie egzaminów na odznakę jeżdżę konno. Aby zakwalifikować się do kursu na instruktora jazdy konnej, należy posiadać srebrną odznakę jeździecką, mieć ukończony 18 rok życia oraz średnie wykształcenie. Egzamin jest na poziomie ZOI, czyli złotej odznaki jeździeckiej. Kolejny w hierarchii jest instruktor sportu. Jego kompetencje to przygotowanie jeźdźców do odznak, przygotowanie do startu w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych i przeprowadzanie egzaminów na odznaki w ramach WKE. Aby zakwalifikować się do kursu, musi on posiadać złotą odznakę jeździecką, ukończony 21 rok życia i posiadać świadectwo dojrzałości. Egzamin na instruktora sportu jest powyżej poziomu złotej odznaki jeździeckiej. Wyżej jest trener drugiej klasy, pierwszej klasy i wykładowca. Ich kompetencje to przygotowanie do startu w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych, prowadzenie kursów i szkoleń dla kadr, przeprowadzenie egzaminów na odznaki w ramach CKE. Aby zakwalifikować się do tych kursów, należy posiadać tytuł instruktora sportu i wyższe wykształcenie. Egzaminy są zaś w postaci egzaminu teoretycznego i obrony pracy trenerskiej. W tej prezentacji pojawiły się również informacje na temat tego, jak zostać poszczególnym trenerem czy instruktorem, jakie są do tego warunki i kilka innych ciekawostek, więc jeżeli interesuje Was taka ścieżka kariery, to zachęcam do zapoznania się. Nowe zasady wzbudziły trochę kontrowersji, w głównej mierze skupiających się na tym asystencie instruktora, którym można zostać już od 16 roku życia. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało w praktyce i jak to odbije się na aktualnym i przyszłym jeździectwie. Jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie i dajcie również znać, co myślicie o wszystkich pozostałych tematach dzisiejszego odcinka. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Pamiętajcie, że w opisie znajdziecie wszystkie moje kody rabatowe. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to zostawcie komentarz instruktor. Ja Was zachęcam do zasubskrybowania kanału, zostawienia dzwoneczka oraz łapki w górę, jeśli ten filmik Wam się spodobał i zapraszam na mojego Instagrama, gdzie pokazuję moje życie oraz pracy z koniem Quantico. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć!